Czy wyobrażacie sobie życie bez smartfona, albo czy wasz telefon służy tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów? Dzisiejsze smartfony mają moc kilku dobrych komputerów sprzed kilku lat. Dlatego wprowadza się coraz to nowsze technologie w celu przyspieszenia prędkości przesyłu danych, coraz szybsze łącza, na przykład światłowody. Już teraz nie wyobrażamy sobie życia codziennego bez smartfona. Ciągła potrzeba nie tylko bycia w kontakcie z innymi, ale również i często proste czynności, jak na przykład szybkie wyszukanie potrzebnych nam rzeczy, dotarcie na miejsce z użyciem mapy Google, czy nawet przesłanie sobie notatek z lekcji, możliwe jest dzięki telefonii komórkowej i internetowi, czyli dwóm głównym aspektom teleinformatyki. Dodatkowo założę się, że słyszeliście o automatycznych sekretarkach, które uruchamiają się wraz z dzwonieniem pod odpowiedni numer. A co by było, gdyby takie centrale telefoniczne nie zajmowały fizycznie miejsca? Tak już się dzieje, gdyż są one wirtualne. Dzisiejsze programy pozwalają na wideorozmowę przy użyciu internetu, za co odpowiadają właśnie teleinformatycy, tworząc i konfigurując takie usługi. Kwalifikacje na profilu technik teleinformatyk to INF07 – montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi, a także INF08 – eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.